Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam was serdecznie na dzisiejszych zajęciach. Hello. I would like to invite you for today's lesson. We will draw with the charcoal and sanguine or brown pastel this beautiful blooming branch. Dzisiaj narysujemy gałązkę. Nie jest to wprawdzie gałązka wiśni, bo zorientowałem się, że wiśnie jednak jeszcze nie kwitną. Jest to jednak zdecydowanie piękna gałązka, typowo wiosenna. Wydaje mi się, że to głóg, ale możecie mnie poprawić. Najważniejsze, że mamy wiosnę w pełnej okazałości na dzisiejszych zajęciach. So we have the spring today and we will draw this beautiful blooming and flowering branch. Dzisiaj będziemy używać, zgodnie z zapowiedzią, węgla. Polecam wam węgiel w drewienku. Przyda się również biała kredka pastelowa, sangwina oraz myślę, że ciekawe, podobnie jak tydzień temu, może być użycie zieleni. Tak więc zielona kredka pastelowa również. Green soft pastel will be perfect for today. Hello everyone, it's nice to see you. Witam serdecznie wszystkich, cieszę się, że jesteście i zapraszam na wspólne malowanie. Zacznijmy zatem od gałązki, bo zazwyczaj zaczynamy od niej. Format dzisiaj mały, so we have the week of miniatures, week of small and sweet. I would like to say sweet format. Tak więc od zarysów gałązki sobie zaczniemy. Gdzieś tam u góry zarys listka. Postarajcie się wyczuć papier. Just try to feel the paper. Move your charcoal and imagine that quite soon it will be the branch. Wyobraźcie sobie, że z tych linii za chwileczkę pojawi się gałązka, którą rysujemy dzisiaj. W Krakowie dzisiaj była piękna wiosna. We had a beautiful spring today in Kraków. Słońce, trochę deszczu. Cześć, to nie głóg. Głogi w maju kwitną. To raczej śliwka. Bardzo dziękuję pani Annie za podpowiedź. Najważniejsze, że gałązka zgrabna i piękna. Proponuję w drugim kroku zaznaczyć sobie środeczki kwiatów. Tutaj zgrabny pączek jeszcze. Dzisiaj ptaki znowu śpiewają za oknem. Dzisiaj zajęcia polsko-angielskie, jak to zawsze we wtorki. To informacja dla was wszystkich, którzy są być może pierwszy raz dzisiaj, żebyście się nie zdziwili, dlaczego ja tak dwujęzycznie. So as always on Tuesdays we have a Polish and English lesson. Bardzo lubię ten moment, kiedy wydobywa się, pojawia się dopiero zarys delikatnie. I zwróćcie uwagę na ten moment, moment, w którym wyłania się dopiero rysunek z papieru. So pay the attention to this particular moment when the drawing is spreading from the paper, is coming out
from the paper. This this kind of coming to us is always good to cur and handle longer. Dobrze jest zachować coś z tego pierwszego szkicu, kiedy dopiero wszystko się wyłania, kiedy pojawia się na papierze. Dobrze jest zachować coś z tego też na później, to znaczy nie każdy fragment rysunku musi być dopracowany jakoś zawrotnie. No dobrze, płatki będziemy już za chwilkę rysować białą pastelą. Przypomnę jeszcze, przyda się dzisiaj troszkę zieleni. So today we'll use also some green. Tak więc przygotujcie zieleń również gdzieś w zanadrzu, za chwilkę jej będziemy używać. Położę tutaj, żeby było wiadomo, że się przyda. So I will put it here. We'll see, it will be in use quite soon. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wziąć białą kredkę i zająć się płatkami. It's a perfect moment. To start with the white pastel. Is it A5 format? Czy to jest format A5? Tak, mniej więcej. Troszeczkę mniejszy od A5, takie coś między A5 a 6. Ale mały format. Jak widzicie po mojej dłoni i po gałązce jest to mały format, jest to mniej niż połówka A4 w tej chwili. Spróbujmy tak z uczuciem, jak wiosna, która się dopiero pojawia wdzięcznie i stopniowo. Starajcie się pokazać różne odcienie bieli. So try to show different shades of the white. Pączek. Myślę, że możemy nawet użyć troszkę przetarcia. We can smudge this little bit. Zobaczcie, jak delikatna może być biel w cieniu. So take a look how soft and delicate should be the white in the shadow. Zobaczcie, na początek tyle, niech to się tylko tutaj delikatnie pojawi. Chcemy dużo, dużo wdzięku w tym rysunku, dużo subtelności. To piękny i prosty temat. I wdzięczny. So it's really beautiful subject and quite casual, and that's the beauty. So pay the attention to the strength you push the pastel and the level of whiteness. Starajcie się jak najbardziej różnicować poziom bieli, która powstaje teraz podczas rysowania.
Kogo pozdrawiam? Pozdrawiam serdecznie Martę, pozdrawiam panią Magdalenę, panią Izabelę, dobry wieczór, panią Katarzynę, również oczywiście, panią Grażynę, pozdrawiam serdecznie, panią Mariolę, panią Małgosię. Czy ta biel to pastel w kredce? Pyta pani Anna. Tak, to jest pastel w kredce. W dodatku zdecydowanie moja ulubiona pastel w kredce Conte. To wszystko, co dzisiaj używam, to będą kredki Conte. Według mnie najlepsze pastele w drewienku. Bardzo nasycone. Bardzo miękkie. Świetne, jednym słowem, bardzo polecam. Pięć płatków na każdej, na każdym kwiatku. Tak jak mówię, możecie użyć też lekkich przetarć. Polecam Wam nawet rozetrzeć jeden kwiatek po to, żeby uzyskać jaśniejszą, delikatniejszą właściwie biel. So you can smudge one flower like this and then you can use the eraser. Później możecie użyć gumki w ołówku i wymazać troszkę wyraźniejsze zarysy płatków, ale one same w sobie będą już zdecydowanie inne w odcieniu. Tak więc jeszcze raz powtórzę ten chwyt, tę sztuczkę tutaj. So once again, pamiętajcie, kiedy rysujemy białą kredką, rysujemy światło. So remember, when we use white pastel, we draw just the light. Możecie rozcierać płatki tam, gdzie chcecie, żeby one troszeczkę weszły w tło, żeby się schowały troszkę w cieniu. W tych miejscach to bardzo dobrze robi. Dobry wieczór, panie Janino. Cieszę się, że temat się podoba. Czy mógłbym dać linka do tych kredek? No nie mam linka do tych kredek, one są po prostu do kupienia w każdym sklepie plastycznym, więc wystarczy wpisać pastele Conte i się znajdzie. Tutaj mała korekta, troszeczkę przesuwam środek kwiatka. Pięć płatków. Możecie troszkę większy narysować płatek bliżej, troszkę mniejszy ten dalej. Wtedy powstanie jeszcze wrażenie perspektywy. So we can draw a little bit bigger the petal closer to us. And a little bit smaller the further one, and we'll have quite nice space.
Znowu rozstarcie. Może być nawet całkiem takie odważne to rozstarcie, całkiem spore. Naprawdę jest bardzo wiele poziomów, na których możemy tę biel rysować i bardzo wiele odcieni bieli. So we should remember that we have quite a lot shades of white to use, and we should use as much as possible. Zwróćcie uwagę, że każdy z tych kwiatków troszkę inaczej rysowany. Czas na ostrzenie pasteli. So the time for sharpening the pastel. Tak więc, jeśli macie znajomych angielskojęzycznych, to dajcie im znać, że wszystkie nasze zajęcia we wtorki są takie dwujęzyczne. Może ktoś będzie chciał dołączyć do naszego miłego grona kochających rysunek i malarstwo. Takie proste motywy są w ogóle najlepsze. One urzekają swoją prostotą, nie są nachalne. Skromność w temacie, w rysunku zawsze dobra. Widzicie, jak pod różnymi kątami się poustawiały teraz kwiatki? So we have many different angles for every single flower. Ponieważ było ostrzenie ołówka, to możemy teraz też pręciki dodać na kwiatkach. I też każdy z troszkę innym naciskiem. No właśnie, w ten sposób. No i wiosna w całej krasie u nas. Próbujemy zaklinać wiosnę, pisze pani Jolanta. Tak jest, tak jest. Zaklinanie wiosny działa. Wczoraj i w zeszłym tygodniu zaklinaliśmy. O, pani Maria donosi, że to dzika śliwa tarnina. I myślę, że to jest właśnie to. Jak tak kojarzę krzew, na którym te kwiatuszki rosły, to będzie on. Bardzo dziękuję. Bo miała być gałązka wiśni, ale one przecież jeszcze nie kwitną. Zorientowałem się, szukając gałązki wiśni na dzisiejsze zajęcia. Wiśnie to ten bardziej słoneczny maj i będziemy wiśnie rysować. Ale tak, jestem przekonany, że to jest właśnie taka dzika tarnina. Dzisiaj sporo takich widziałem, błądząc po różnych bezdrożach. Myślę, że teraz czas na troszkę zieleni. Co wy na to? So, let's use some green pastel right now. Tu zabawa będzie z listkami. So, it will be quite tricky to draw the leaves. Postarajcie się tak przyłożyć kredkę, żeby od jednego pociągnięcia udało się narysować listek. Możecie nieco przekręcać kredkę podczas rysowania tego listka i zdecydowanie to polecam. Przekręcać kredkę i zmieniać nacisk również.
te listki nie muszą być identyczne jak na gałązce. Niech one będą miały swój własny charakter w naszym rysunku, ale grunt, żeby były wdzięczne. No myślę, że zgodzicie się ze mną, że tak prosty temat potrafi być niezwykle wdzięczny. Spróbujmy też rozetrzeć w kilku miejscach listki. To będzie zupełnie, zupełnie inny efekt, kiedy je rozetrzemy. Ja używam takiego wiszeru zrobionego ręcznie z kawałeczka kartki zwykłej, białej, skręconej i sklejonej taśmą. Tarnina dobra na nalewki. No proszę, proszę. Trzeba będzie spróbować, chociaż to pewnie jeszcze nie ta pora roku, raczej na jesień albo latem. Ja tę gałązkę wsadzę do wody i mam nadzieję, że się ukorzeni. Wiem, że gałązki potrafią to zrobić. Teraz polecam Wam po obu stronach zielonej łodyżki dodać dwa przyciemnienia. So now you can add quite thin black lines on both sides of the both sides of the branch. I oczywiście bardziej przyciemnimy tę gałązkę tutaj, gdzie chowa się pod płatkami. Jesień, po pierwszych przymrozkach tarnina na nalewki. No to ja mam nadzieję, że jeszcze dużo, dużo czasu upłynie do tych
pierwszych przymrozków. W każdym razie na razie zdecydowanie wolę cieszyć się tym, że przymrozki powoli znikają, ale przynajmniej jest jakaś przyjemna perspektywa również na jesień. Póki co tarnina pięknie kwitnie i za to ją uwielbiam. Taki prosty temat, słuchajcie, a tu można tyle uczucia w niego przelać. To jest najpiękniejsze. Każdy detal można tutaj naprawdę pięknie wysmakować. No i powinniśmy to zrobić. Dodawajcie teraz troszkę czerni do gałązki, przede wszystkim właśnie pod kwiatkami, tam gdzie ona chowa się w cieniu. So remember about the shading and using black pastel like this. Możecie też gdzieś na krawędzi listka dodać troszeczkę czerni, on się wtedy nieco zawinie. Bardzo dziękuję za te wszystkie oznaki sympatii w postaci serduszek, które tam sobie lecą. Cieszę się bardzo, że temat Wam się podoba. To może teraz również troszkę sangwiny, aczkolwiek jeżeli ktoś z Was chce, to może użyć oczywiście żółtej kredki czy pomarańczowej. A, jeszcze odrobinką czerni możemy podkreślić przestrzenie pomiędzy pręcikami i pomiędzy płatkami. So now it's the time for some details, like this. Taka szpareczka pomiędzy płatkami, śliczna. O właśnie. Te smaczki tutaj najwięcej dobrego nam dadzą. Serce mi rośnie, że Wam się podoba, bardzo się cieszę. Zaraz dodamy jeszcze cienie tej gałązki na papierze. Jeszcze raz jaśnię tutaj płatek.
So I'm adding more white pastel. Tak więc w prostocie wiele piękna. Teraz polecam Wam zetrzeć sobie troszkę węgla na rękę, może nawet lepiej na kartkę. Gdzieś tam w rogu można po prostu troszkę sobie zetrzeć i nabrać na wiszer albo patyczek kosmetyczny. O, ja tutaj ścieram w rogu trochę czarnej kredki pastelowej. Nabieram na wiszer. Będziemy zaraz wiszerem właśnie dodawać cienie. Tutaj pomiędzy. O, witam serdecznie Magdę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Pani Agnieszce za miłe słowa. Co Pan sądzi o pastelach Conte kredach? Tak, oczywiście, że są również dobre. One są twardsze, w każdym razie te, o których myślę. I dzięki temu są bardzo dobre do detali. Tak więc twardsze pastele jak najbardziej bardzo, bardzo wskazane. So, there is hard pastel Conte and it's really good and great for details. O, nawet chyba mam tutaj, nie, to akurat Kohinoor. Tutaj będzie, to też Kohinoor. W każdym razie Conte w takiej postaci też występują. Takich cienkich patyczków. Bardzo dobre.
Możecie na koniec bielą dodać jeszcze taki blik na gałązce, tam w każdym razie, gdzie jest oświetlona, przez jej środek. Na niektórych listkach też się przydać może. A, grafit ma dzisiaj urodziny. Świętujemy z grafitem. Właśnie się tutaj odezwał. Siódme. Grafit to nasz kot. Tak podpowiadam wszystkim, którzy jeszcze grafita nie poznali. O, dziękuję bardzo, Iwono, za życzenia dla grafita. Grafit, masz życzenia. Zawołam go. Grafit, bardzo dziękuję za życzenia, tak, grafit? Grafit? Tak, masz życzenia. Jak widzicie, bardzo się cieszy. Mam nadzieję, że ten akcent dźwiękowy od grafita Wam się podobał. Tak więc bardzo dziękuję razem z grafitem za życzenia urodzinowe dla niego. Wracamy do naszej gałązki. Raz jeszcze dziękuję za życzenia dla grafita.
No i teraz właściwie ostatnie szlify na naszej gałązce. Troszkę cienia tu, troszkę cienia tam. Grafit bardzo was lubi, bo siedzi tutaj cały czas i patrzy. A ja cały czas wiszerem jeszcze dodaję troszeczkę cieni przy płatkach. Grafit, jesteś puchatkiem, wiesz? Pani Patrycja tak napisała. Tak, grafit to taki misiek. Zdecydowanie. Jak widzicie, wiszerem można bardzo, bardzo ładne cienie dodawać. Subtelne i delikatne. I o to chodzi. Tutaj u dołu gałązki może ten cień się od niej oddalać. No i gałązka gotowa. Tak jeszcze sprawdzam, czy o czymś nie zapomniałem. Chyba nie. Chyba jest wszystko. Moi drodzy, gałązka jest, ta wędruje do wody, może puści korzonki, mam nadzieję, zamieni się w drzewko. Bardzo pięknie wam dziękuję za miłe rysowanie. Polecam kupić pastele i rysować. To najlepsza pora roku na rozpoczęcie takich właśnie przygód. Tak więc miłego, miłego rysowania. Grafit mówi dobranoc. Grafit? No. Do zobaczenia. O, jak was lubi, zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Grafit pozdrawia was, wszystkie koty, wszystkie psy i w ogóle wszystkich. To bardzo, bardzo towarzyski kot. Proszę, gra.
Wszystkiego dobrego. Widzę, że coś ostro i zniknęło. Dobranoc.